Cześć moi kani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przygód o Harrym Potterze. O! Patrz, no, nasz czarodziej ma przyjaciela. Let's check the library, my sweet. O, wy skubani, no. Chcecie się zaczaić raz w dwójkę, tak? Oj, nieładnie, nieładnie. Damy radę, spokojnie. Powolutku, po cichutku. Harry, spokojnie, nie nerwowo. Spokojnie, Harry, easy, easy. O, idą tam, idą, idą, idą. Chyba droga jest czysta, tak mi się wydaje. Aha! I've heard you for sure this time. Quick, Mrs. Norris. Pani Norris! Oj, kocie, kocie! You'll not get past me now. To się jeszcze okaże, zobaczymy. Spokojnie, powoli. Czekajcie, ten kot chodzi jakoś tak naokoło, tak? Musimy uważać, żeby nas kot nie zauważył po prostu. On idzie tutaj, aha. Teraz idzie tutaj w naszą stronę, tak? Oj ty kocie, kocie. Dobra, kot się wrócił. Więc teraz szybciutko. Po cichutku. Dobra, kot poszedł. Szybko, szybko. Harry, szybko! Dobra, udało się. Elegancko. On tam stoi, czy nie? Chyba nie. Ale czekajcie, muszę jakoś zejść chyba stąd. A, tu są schody, okej, okay, w porządku. To biegniemy. A, patrzcie go, tu stoi. Czekajcie, nie słyszał, dobra. Harry, co ty robisz? Otwórz to. Dobra, idziemy, idziemy. Jest safe. Intruder! Patrzcie, kolejne tajemne przejścia. Kurczę, ten to ma tych przejść tutaj w tym zamku. Ciekawe, jak on się w tym łapie w ogóle. Ja bym się nie połapał, serio. Dobra, mamy save'a. A ta myszka głupio działa. Ojeju. Nie wiem, czy on tu gdzieś chodzi, czy nie. Po prostu go nie widzę nigdzie na razie. A, tu jest, dobra, widzę go, widzę go. Kurde. Chyba nie tędy miałem iść. Znaczy, chociaż czekajcie. Dzień dobry, panie. Hello again, Harry. How's the bean collecting? Friend George are up to their usual tricks, I presume. I heard about your Quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cuppy, what? A, dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra, czekajcie, może on nam pokaże drogę po prostu.
O kurde. Co teraz? Aha, że tędy. Ej, no ty fajny ziomek jesteś. Już mi się podobasz. Where is he? Pray I don't find you, my stealthy little student. Czekajcie, gdzie ten gad jest? Tutaj idzie, dobra? Spokojnie, przejdź sobie, nie stresuj się. Okej, okay, udało się. Elegancko, na razie całkiem dobrze nam idzie, jakby nie było. Dobra. Kolejne za nami. Mam tylko nadzieję, że ja w kółko nie chodzę. Where are you, you sneaky slime? I'll catch you. Yes, I will. Oj ty. Fuck, kod na zwyczaju. A ten kod też taki trochę daremny jest, powiem. Mogę tu przebiec? Chyba jest dobrze. Szybko, 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 Harry, szybko. Dobra, on tu chyba nie może wejść. Musimy iść na dół. Co, nie mogę zeskoczyć? Serio? Oż ty. Dobra, biegniemy na dół. Elegancko. Chyba tędy. O, gdzieś doszliśmy. Jest magiczne lustro. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, jak mam wyjść stąd? Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. I Engard. Hungrily back as though hoping to fall. To chyba jest moje tata i mój mama, nie? He was startled when a voice sang. Tak, to moi rodzice są. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less. Harry zawsze myślał o swoich rodzicach, dlatego też właśnie to zwierciadło pokazało mu jego mamę i tatę, tak? Will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry. No, okay. Filthy whelps gave us the slip, Mrs. Norris. I've locked the only door out of here for the sake of my nerves. Stay here and watch the library for a bit, my dear. Awful obuzy, no? Dobra, mamy save'a tam za drzwiami gdzieś. Gdzie my teraz jesteśmy? Zobaczmy, czekajcie. Aha, że tutaj można iść. Jest w sumie tylko tyle, więc musimy tutaj wejść. Co, że do góry muszę iść z powrotem? Serio? A. No i fajnie, patrzcie, mamy... Sekretne przejście odkryte. Dobra, ja sobie wpierw zasejwuję. Okej. Okay. Kolejne jakieś lustro. Ale myślę, że to lustro na pewno nie ma takiej mocy jak tamto. Aha, że tędy, dobra, to idziemy. O kurde.
trochę gorzej będzie. Chyba jakoś damy radę, czekajcie. Oj, Harry, Harry. Dobra, są kolejne drzwi. Także spokojnie, easy. Jest pani Norris. Dobra, dobra, i tak mnie nie złapiesz, kocie. Ale oni cięcy są, no, serio. Okej. Dobra, udało się, ale żebym się teraz wystraszył. O, fasolka tylko jedna, myślę, że ona taka bardziej cenniejsza jest. Ale nie, czy jest okej, dobra. Czekajcie, tu jest ziomek. Aha, tu są dwa jakieś takie te. Dobra. Tam jest przejście jedno na pewno i tutaj chyba jest drugie, czyli musimy tam wejść najprawdopodobniej po to, żeby podnieść tutaj Dobra, czekajcie, chyba damy radę. Okej, okay, podniosło się. No to jeszcze jedno nam zostało. O, przyleciał. Nie znajdziesz mnie, nie dasz rady. Dobra, poszedł sobie. Poszedł sobie. Tam jest też ten głupi kot. Myślę, że on chyba nie jest taki mądry, żeby nas tutaj zaczaić. No Harry, zaczaruj to, o. Okej, no jest druga. Fuck, kot tu przyleciał. O kurde. A dobrze, poszedł, dobra, a nie jest źle, poszedł sobie skubany. Czekajcie, jak to teraz zrobić? Idzie kot. Dobra, udało się. Po cichutku, powolutku. Spokojnie. Harry, zacząłem. Harry, szybciej! O, mój sensitive jest słaby, dobra. Okej, udało się. Czyli podnieśliśmy... Aha! Czyli musimy jeszcze... Dobra, 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 damy radę, spokojnie. Idź, odejdź, odejdź stąd. Dobra, poszedł sobie. Gdzie jest ten kot? Czekajcie, gdzie jest kot? Kot idzie, dobra.
Idź, kocie, idź spokojnie, idź sobie, kocie. Idź sobie, kotku, idź spokojnie, nic się nie przejmuj. Dobra, kotce poszedł. Elegancko. Nawet całkiem dobrze tam idzie, tak mi się wydaje. Dajemy radę. Łopla. I hop. No, i drzwi się otwarły, elegancko. Super. Jesteś dobry, Harry, naprawdę, jesteś mega. Aha, drzwi się otwarły, tak? Jest nasz Irytek, świetnie. Dobra, drzwi są otwarte. Więc musimy tylko teraz przez nie wyjść, tak? Ten sobie poszedł, czyli powinno być nawet spoko. A ty, kocie, co? Kot pilnuje drzwi, tak? No faktycznie. Czekajcie. Nic się nie stało. Dobra, udało się. Ekstra. O, siema, chłopaki. Co tam słychać? Co i co wy robicie? A, taki, takie triki macie. Wow. O, patrzcie, jaka podwózka. Dokąd jedziemy, chłopcy? Do podziemi. Chyba minus 12, albo minus 24 nawet. Co tu jest takiego? Nie mogli mi urwę tej karty dać, musieli mnie aż tutaj zawołać. Hey Harry, do you have 25 beans for us? That's it! That's all the beans we need! Thanks, Harry. We couldn't have done it without you. Here's a wizard card for you. You've earned it. Przecież u góry też wam to mogą dać. Thanks, Harry. We really need it. Tutaj gdzieś do podziemi sprowadzacie, no? You don't know anything about us collecting beans. It'll be our secret, right? Come on, George. We've got work to do. Dobra, dzięki, chłopaki. Kolejna karta do naszej kolekcji. Tylko, jak ja mam teraz się stąd wydostać? To jest dobre pytanie. Tu nie mogę wejść. Czyli co, z powrotem muszę iść? Serio? A, okej, okay, dobra. Jak tak chcecie, to proszę bardzo. Okej, okay, jesteśmy u góry. Dobra, idziemy chyba prosto, tak mi się wydaje przynajmniej. A nie, w sumie w dół. Czyli prawie tam, gdzie byliśmy, tak mniej więcej. Okej, okay, zakazany korytarz, chyba nam się udało przejść tą misję. A czy ten etap, w sumie tak to można nazwać. Harry jest w bibliotece, tak? It could produce the elixir of life, a potion that would make anyone immortal. No wonder someone's trying to get it. Anyone would want it, said Harry. Hermione suspected that the package Hagrid had taken from Gringotts contained the Sorcerer's Stone. It was the Sorcerer's Stone that was down the Forbidden Corridor, being guarded by,
whatever it was that had growled at them. Dobra, dokąd chłopcy, czy chłopcy, Boże, koledzy biegniemy i koleżanki. Snape taki jest, ale my go tam wybadamy, spokojnie, damy radę. Dumbledore left 10 minutes ago for the Ministry of Magic in London. That must mean that tonight's the night. Let's go! O kurczę, dobra, biegniemy. Szybko, szybko, biegnij, Harry! Za Ronem i Hermioną. What about Filch? He's always watching the Forbidden Corridor. We'll just have to take our chances then. Dobra, biegniemy. Nie ma czasu. It looks like Filch is somewhere else tonight. Nie, no co ja bym bez ciebie zrobił, kochana, ty to jesteś normalnie niezastąpiona. Come on, let's go. Dobra, idziemy. Tylko save'a sobie zrobię, dobra? O, mamy save'a ekstra. O, karta! Fajnie. A czemu nie mogę zabrać? Boże, już mam taką. A nie mogę, dobra, elegancko. Coś się zbugowało. O. Jak ją pochłonął, widzieliście? Dobra, biegnę, bo mi tu Hermiona ucieknie zaraz. No już, 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 już biegnę. Czekajcie na mnie. Czekajcie na mnie, już biegnę. Nie zostawiajcie mnie samego, nie chcę być sam. I think this is where the growling has been coming from. O kurde. Hear that? I don't think we should go in there. But we've got to stop Snape. No dobra, spoko. Go on, Harry. We're right behind you. Czemu muszę jak zawsze jako pierwszy iść, no? Ocie, panie kochany. A niech mnie kule biją. Trójgłowy pies! Tak, fajnie mi z niego puszek. Co, mam mu na flicie zagrać? A. Co on tak się ślini? Dobra, czekajcie, zasypia. Szybko, szybko! O, udało się. Haha, mamy cię, kurde. Udało się, ekstra. A taki miły, patrzcie, jaki miły, no. Wydawał się taki groźny, a tutaj... Ale ślinka mu cieknie, jakby nie było, nie? A. Dobra, Hermiona, dajesz. Ja na końcu. No i ekstra, udało się. What the fuck? Co to jest? O kurde, jakieś zarośla. Diabelskie sidła, tak? Super. O, udało się. Ale się skupiłem nad tym. Dobra.
Rod uwolniony, Hermiona także, także możemy ciśnąć dalej chyba. Ciekawe, dokąd nas nie prowadzi. Już nie pamiętam tej pierwszej części, kurde, Harry'ego Pottera. Trochę to czasu minęło od tego czasu. A, trzeba bączka złapać teraz. Oj, to będziemy się z tym trochę długo męczyć. Bo z tym mam jeszcze kłopoty. Czekajcie, jak to tu się w ogóle zainstalowało? Nie pamiętam już. Aha, tak. O kurde, czekajcie. Dobra, jakoś tak to było. Tylko gdzie ty jesteś, bączku? Możesz mnie, ja cię znajdę tylko. O, jest, chyba cię widzę. A już był mój, no. Udało się? Jest? Harry, złapałeś go? O, super. Już się bałem, że znowu go nie złapałeś. Ty tu jednak jesteś zdolny chłopak, naprawdę. Partyjka w szachy? Serio? Okej, damy radę, spoko. Ja nie dam rady. Dam rady. Muszę dać radę. Dobrze, że mamy save'a. Ron, co ci się stało? It's up to you now, Harry. Dzięki, Ron. I tak zrobiłeś kawał dobrej roboty. Harry, you have to be careful and avoid the pieces. They all move one square at a time. You'll have to make the pieces fight each other. Dobra, dam radę, spokojnie. Nie stresuj się tak. Walk onto the board, Harry, to start the game. Do be careful. Nie stresuj się tak, Hermiona. Wow! Aż tak mocno? Nie, ja wolę tutaj, na koniec. Nie, on mnie goni, nie. A, dobrze, dzięki. Dobra, nie goni się tu sami, jakoś tak pozbijają dziwnie. Ja sobie tu przeczekam na razie, na spokojnie. Nie wiem, którzy są moi, czy biali, czy czarni. Dobre pytanie, nie? Chyba się udało. Ekstra. Super, Harry. Come on, let's go. No biegniemy, biegniemy. Spokojnie. A co z Ronem? On nie idzie z nami? Czy do góry musimy? Ojejku, ja tak nie chcę. Ja się boję. Dobra, mamy save'a. I moi kochani, chyba... W tym momencie zakończymy ten odcinek. Ja oczywiście wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, czy chcecie kolejne części Harry'ego Pottera, czy po prostu tą kończymy serię i o Harry'em Potterze zapominamy, lecimy z czymś innym. Także właśnie o takie opinie proszę was w komentarzu. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia.
Chaos.